będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, a wraz z tym pozdrowieniem również zaproszenie do rozmów niedokończonych w temacie Smoleńsk. A wraz z nami jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku. Panie marszałku, serdecznie witam na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca, witam wszystkich widzów i słuchaczy Radia Maryja i telewizji Trwam. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać. Dla nas również jest to radością, choć temat niełatwy, temat, który nas przejmuje, który no jakże zaprząta nasze umysły, ale i nasze serca, bo jest to jakże wielka nasza narodowa tragedia, jedna z największych. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego polską delegację na obchody uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z pierwszą damą, najwyżsi dowódcy wojskowi, ostatni prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie, pan Ryszard Kaczorowski. Ta katastrofa zmieniła w Polsce dynamikę procesów nie tylko politycznych, ale wręcz społecznych, dynamikę procesów kulturowych. To wydarzenie rezonuje i będzie rezonować na naszą ojczyznę, na nas dziś również żyjących. Panie marszałku, w jaki sposób właśnie to wydarzenie sprzed no niespełna 12 lat, ponieważ już za niedługo będziemy obchodzić tą 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, jak ono dziś na nas oddziaływuje, jak ono zmieniło tą rzeczywistość, w której żyjemy, rzeczywistość naszej ojczyzny? No, proszę ojca, to jest kwestia oceny socjologicznej, duchowej, politycznej. Ja powiem uczciwie, że wolałbym się dzisiaj wstrzymać od tego typu ocen, ponieważ jako przewodniczący komisji, która bada tę tragedię, jestem zobowiązany przede wszystkim do analizy faktów, do analizy strony technicznej. Oczywiście my w raporcie badamy i mówimy nie tylko o samych technicznych przyczynach tego dramatu, jak doszło do eksplozji, która zniszczyła samolot, ale także mówimy o genezie, czyli krótko mówiąc o warunkach technicznych, politycznych, o przygotowaniach do wizyty, jak one przebiegały. Mówimy także o sprawie remontu samolotu, który miał, jak się wydaje, bardzo duży wpływ na przebieg tego dramatu, o działaniach polskich i rosyjskich służb specjalnych, także administracji państwowej. To wszystko jest zawarte w raporcie, wspomina się o tym w raporcie, w filmowej wersji raportu, która jest znana opinii publicznej dzięki telewizji Trwam, za co jeszcze olbrzymie podziękowania. Także telewizja Republika go pokazała opinii publicznej. No ale oczywiście to wszystko jest wersja skrócona. To wszystko jest wersji swoiste podsumowanie. Pełen raport jest jeszcze konsultowany ze względu na koronawirusa, na niemożność spotkania się wszystkich członków komisji, ale mamy nadzieję, że będzie to w najbliższych tygodniach, że uda się to w najbliższych tygodniach zrealizować, tak żeby opinia publiczna mogła się z całym raportem zapoznać. Ale jeżeli ojciec pozwoli, gdyby to było możliwe, to teraz mógłbym najchętniej przedstawić faktografię, bo ona jest bardzo mało znana i zaciemniona jest takim nieprawdopodobnym zalewem nienawiści, fałszu, kłamstwa i fikcji, która dominuje w propagandzie rosyjskiej, no ale także niestety zdominowała część mediów
zwłaszcza prywatnych, zwłaszcza tych, których założyciele związani byli ze służbą bezpieczeństwa, związani byli ze służbami rosyjskimi i w związku z tym to się chyba odbiło na ich historii, na ich sposobie patrzenia na ten dramat. Także bronią strony rosyjskiej. To jest najbardziej bolesna w całej tej sprawie, poza straszliwą tragedią, jaka była strata tej elity polskiej, to niesłychanie bolesne jest to, że natychmiast zaczęto oskarżać i to także wśród niestety właśnie tych rządzących wówczas zwolenników porozumienia z Rosją, czy pracy z Rosją, czy działania na rzecz Rosji, że zaczęto oskarżać przede wszystkim polskich pilotów, prezydenta Kaczyńskiego, generała Błaszczyka, dowódcę sił powietrznych, że krótko mówiąc zaczęto zrzucać na Polskę odpowiedzialność i na Polaków odpowiedzialność za ten dramat. To, że robią to Rosjanie, no to oni tak postępowali zawsze. Pamiętamy, jak było z dramatem katyńskim. Przez dziesięciolecia próbowano nam wmówić, że to nie Rosjanie zrobili i zwolennicy Rosjan w Polsce, władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej podtrzymywały tę kłamliwą tezę. W sprawie smoleńskiej stało się bardzo podobnie. I to jest oczywiście sprawa bardzo bolesna. Więc jeżeli będzie można przedstawić faktografię, to myślę byłoby niesłychanie korzystne. Czas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych w temacie Smoleńsk. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadków lotniczych z 10 kwietnia 2010 roku. Panie marszałku, wyniki prac, o których pan marszałek wspomina, są zamieszczone na stronie pod adresem podkomisja.smoleńsk.mon.gov.pl. Tam zamieszczony jest właśnie między innymi materiał filmowy, którego może fragment zechciejmy przytoczyć, który nam obrazuje zarówno ten dorobek pracy, oczywiście w pigułce dorobek pracy podkomisji, który również zestawia stan faktyczny, o którym wypływa z badań podkomisji, również i konfrontuje te badania, konfrontują się z także wynikami badań MAK-u oraz komisji Millera. Zatem może zaproszę widzów oraz słuchaczy do wysłuchania, obejrzenia tego materiału filmowego, który jest częścią wyników prac podkomisji. Zapraszam. Analiza miar trajektorii MAK pokazuje jednak, że nawet gdyby samolot lecąc 5 metrów nad ziemią doleciał do miejsca katastrofy, to upadłby w zupełnie innym miejscu niż zdarzyło się to naprawdę. Trajektoria MAK kończy się wcale nie w miejscu, gdzie rozpoczynają się pierwsze ślady uderzenia w ziemię, tak zwane bruzdy, lecz wiele metrów na północny zachód i to w pozycji niemal prostopadłej do kierunku rozrzutu szczątków. Krótko mówiąc, samolot lecąc według trajektorii MAK po doleceniu do miejsca zdarzenia nie mógłby się rozbić tak, jak stało się to w rzeczywistości. Leciałby bowiem nie dziobem i kokpitem na zachód, lecz lewym skrzydłem, kadłubem i statecznikiem pionowym. Następnie postanowiono więc zrekonstruować przebieg katastrofy według parametrów wskazanych w raporcie Millera i MAK-u, modyfikując jego ścieżkę tak, by uderzył w brzozę na wysokości 6 metrów i 75 cm nad ziemią, zgodnie z założeniami ekspertów prokuratury, a następnie by upadł w miejscu początku bruzd w pozycji odwróconej o 150 stopni. Jest to więc rekonstrukcja wydarzeń zgodna z opinią zwolenników Millera, MAK-u i prokuratury, której eksperci twierdzą, że doszło do tzw. CFIT, Control Flight into Terrain. Oto wynik tych badań. Samolot uderzający w ziemię w odwróconej pozycji zgniata kadłub w części przedcentropłatowej, ale struktura jego konstrukcji pozostaje utrzymana. Kokpit przesuwa się po ziemi z największą prędkością na zachód, za nim znajduje się centropłat niezłamany w osi pionowej. Centropłat zwalnia w dużo większym stopniu niż kokpit, zapewne ze względu na głębsze uderzenie w ziemię. Co więcej, burty maszyny wyginają się do wewnątrz, a nie na zewnątrz jak w Smoleńsku,
a centropłat nie zostaje rozerwany. Również kadłub za centropłatem nie obraca się w powietrzu, wyginając burty na zewnątrz, jak było w rzeczywistości. Przeciwnie, burty kadłuba wyginają się do wewnątrz, a drzwi pasażerskie lewej burty, zamiast wbić się na metr w ziemię, suną kilkanaście metrów po gruncie i zgniatają się. A wreszcie spodnie poszycie ogona w symulacji zostaje zgniecione do wewnątrz, podczas gdy w rzeczywistości na wrakowisku jest nietknięte. Równocześnie górna część przegrody ogonowej, łamiąc się i rozpadając, wciska do tylnego kadłuba fragmenty łazienki i przepierzenia, wypychając ciała pasażerów w kierunku centropłatu. Tymczasem podczas katastrofy ciało pasażerki z ostatniego rzędu foteli zostało wgniecione do przegrody ogonowej, gdzie znalazły się też części łazienki. Symulacja NIAR rozpoczyna się w momencie uderzenia samolotu w ziemię. Do obliczeń przyjęto warunki podane w raportach Millera i Mack oraz w opracowaniach prokuratury wojskowej. Zrealizowane symulacje wykazują drastyczne rozbieżności pomiędzy uzyskanymi wynikami a rozpadem Tu-154-101 i rozrzutem jego części na wrakowisku. Pierwszym elementem są drzwi w lewej burcie samolotu, które wbiły się ponad metr w ziemię. Symulacja pokazuje proces niszczenia tych drzwi, które po chwili przesuwania się po gruncie odbijają się i lecą w powietrzu wielokrotnie dalej niż drzwi Tu-154. Już we wcześniejszej symulacji NIAR pokazał, że do ich wbicia w ziemię potrzebna jest ponad dziesięciokrotnie większa prędkość pionowa niż ta, którą posiadał samolot. Teraz wyraźnie widać, że przy mniejszej prędkości drzwi, zamiast wbijać się w ziemię, odbijają się od niej. Następnym elementem, który zwraca uwagę, jest pasażerska część kadłuba za centropłatem. Podczas symulowanego uderzenia w ziemię dach i burty zapadają się i są wgniatane do wnętrza. Odwrotnie przebiegła katastrofa widoczna na wrakowisku. Zdjęcia okazują rozdarcie dachu i jego wywinięcie wraz z burtami na zewnątrz. Podobnie dzieje się ze środkowym silnikiem w ogonie samolotu. W trakcie symulacji silnik ten zostaje wyrwany z obudowy i przebija ogon samolotu. Na wrakowisku natomiast jest on nadal na swoim miejscu wewnątrz ogona. Kolejną częścią samolotu jest gruć ciśnieniowa. Pozwala ona na utrzymanie stałego ciśnienia w kadłubie samolotu i izoluje go od niehermetycznego ogona. Podczas symulacji ogon samolotu odłamuje się od grodzi przytwierdzonej do kadłuba. Natomiast na wrakowisku widzimy wyrwany ogon wraz z połączoną z nim grodzią. Ostatnimi elementami z prezentowanych przykładów są stateczniki. Pionowy i poziomy. Zgodnie z symulacją stateczniki te oderwały się od siebie. Na zdjęciach z wrakowiska widać wyraźnie, że te dwa stateczniki mimo zniszczeń były nadal połączone. Na koniec jedna z najważniejszych symulacji wykonana przez NIAR i Uniwersytet w Akron, pokazująca, że to skrzydło samolotu przecięłoby brzozę, gdyby do takiego uderzenia w ogóle doszło. Wyniki symulacji można było precyzyjnie porównać ze stanem faktycznym wrakowiska, ponieważ podkomisja na podstawie kilkudziesięciu tysięcy zdjęć zidentyfikowała ogromną ilość części Tu-154 na terenie miejsca katastrofy, w tym wszystkie wskazujące na rzeczywiste przyczyny rozpadu samolotu. Tak więc samolot Tu-154M, uderzając w ziemię zgodnie z parametrami wskazanymi przez raport Millera, rozbija się zupełnie inaczej niż miało to miejsce. Był to fragment filmowego raportu stanowiącego pewnego rodzaju podsumowanie, wynik prac podkomisji smoleńskiej. Panie marszałku, patrząc z perspektywy lat, patrząc również z perspektywy zdobytej wiedzy, jaka była rola raportu MAK i Komisji Millera w kontekście katastrofy smoleńskiej? No cóż, to jest bardzo smutna sprawa z punktu widzenia zarówno dramatu Polski, dramatu tych, którzy polegli, jak i z punktu widzenia nauki i w ogóle historii badań lotniczych. Jak ojciec słusznie na samym początku powiedział, ta katastrofa nie miała precedensu w historii katastrof lotniczych. Nie miała precedensu. Nigdy w historii lotnictwa nie zdarzyła się tak straszliwa katastrofa z tak straszliwymi konsekwencjami. W związku z tym wydawałoby się, nawet nie wydawałoby się, było konieczne, żeby przyłożyć do tego najwyższą wagę i żeby spełnić wszystkie niezbędne formalno-prawne wymagania, żeby Polska miała pełne możliwości rzeczywistego badania tej
tej katastrofy. Tymczasem administracja pana Donalda Tuska, wydaje się zresztą, że z jego osobistą decyzją, oddała w istocie całość badania w ręce rosyjskie i Rosjanie po prostu zamiast uczciwie zbadać tę katastrofę, nie mając kontroli ze strony polskiej, sfałszowali to badanie. Zamiast zbadania rzeczywistego przebiegu wydarzeń doprowadzili do próby oskarżenia, że to polscy piloci byli winni tej katastrofie, że to prezydent Kaczyński wymuszał na polskich pilotach lądowanie, czyli mówiąc krótko, samobójstwo, że to generał Błasik osobiście wszedł do kokpitu i wymuszał, realizował to polecenie pana prezydenta. To wszystko są kłamstwa, to wszystko jest nieprawda. My dokonaliśmy bardzo poza tą rekonstrukcją, którą ojciec przed chwilą widział i która jest w olbrzymim stopniu wynikiem badań Narodowego Instytutu Badań Lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Zresztą nasza komisja współpracuje z bardzo wieloma naukowymi instytutami, w tym z Wojskową Akademią Techniczną, olbrzymią pracę, która wykonała, olbrzymią, gigantyczną, naprawdę trudną do przecenienia, ale także z Instytutem Lotnictwa, który wykonał dotychczas nigdy nie realizowane badania przy badaniach katastrof lotniczych w tunelu, także aerodynamicznym. To wyniki tych badań są, że tak powiem, na świecie zupełnym ewenementem. Zresztą tak samo jak badanie tego Narodowego Instytutu Badań Lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Otóż wszystkie te badania pokazały, że Rosjanie świadomie fałszowali przebieg katastrofy, tak żeby oskarżyć polskich pilotów. To widać zresztą wtedy, gdy dokona się analizy historii lotu. Powiem o trzech kwestiach, które są zupełnie fundamentalne. Oczywiście cała historia lotu jest w raporcie bardzo precyzyjnie zanalizowana. Ona ma olbrzymie znaczenie. A więc po pierwsze, piloci nigdy nie zamierzali lądować od momentu, gdy dowiedzieli się o złej pogodzie na lotnisku w Smoleńsku. A więc mniej więcej pierwsza taka ich reakcja to jest 8:04 czasu polskiego i od tego momentu dziesięciokrotnie, chcę to powtórzyć, to było 40 minut mniej więcej, 45-40, dziesięciokrotnie powtarzali, że nie będą lądować, tylko że zrobią kontrolne podejście. Nie lądowanie, kontrolne podejście. Kontrolne podejście, czyli dolecenie do wysokości, na której trzeba podjąć decyzję. Tę wysokość, gdzie trzeba podjąć decyzję, oni ustalili z kontrolerami ze Smoleńska na wysokość 100 metrów. Mianowicie, że na wysokości 100 metrów podejmą decyzję o odejściu na drugi krąg, a następnie o odejściu na zapasowe lotnisko. To było ustalone z kontrolerami w Smoleńsku, ba więcej, to było także ustalone z centralą kierowania ruchem lotniczym w Moskwie. Mamy pełną dokumentację tych ustaleń i wspólnej decyzji, że zrobią kontrolne podejście, a następnie odejdą na drugi krąg z wysokości swojego minimum. Minimum samolotu Tu-154M zgodnie z rozkazem, który został im wręczony przed lotem, to było 60 metrów. Oni odeszli z 66 metrów, a więc dużo wcześniej. Decyzję podjęli na 100 metrach, rozpoczęli procedurę odejścia i zaczęli odchodzić na 66 metrach nad
nad gruntem. W związku z tym nie ma wątpliwości, że spełnili wszystkie niezbędne, konieczne wymagania, nie tylko formalne bezpieczeństwa, ale takie, które gwarantowały im możliwość znalezienia się do lecenia do zapasowego lotniska. Tutaj jednak był istotny problem polegający na tym, że oni mieli, polscy piloci, zgodnie z planem, jaki został im wręczony, mieli powiedziane, że zapasowym lotniskiem jest przede wszystkim Mińsk, białoruski Mińsk, i to było ustalone z Białorusią wcześniej. Tymczasem strona rosyjska, przede wszystkim centrala moskiewska, próbowała ich zmusić do tego, by polecieli na jedno z lotnisk koło Moskwy, albo Szeremietiewo, albo Domodjedowo, a także w ostatnim momencie zostało jeszcze włączone Wnukowo. I o ile polscy piloci i kontrolerzy smoleńscy mieli jasność, że trzeba ich odsyłać do Mińska, to centrala moskiewska parła przez cały czas, żeby odlecieli do Moskwy. To było jedną z przyczyn, dla której Rosjanie nie zamknęli lotniska, do czego byli ze względu na złą pogodę zobowiązani. Ponieważ, powtarzam, centrala moskiewska nieustannie żądała, żeby lecieli do Moskwy. Tutaj można sobie wyobrazić, jakie były intencje, ale to nie jest oczywiście moja rola. One są dosyć oczywiste w tamtej sytuacji, o co tutaj naprawdę Rosjanom chodziło. Otóż od tego 66 metra po podjęciu decyzji na 100 metrach wysokości polscy piloci zaczęli odchodzić. Jest materiał dowodowy pokazujący, że rzeczywiście odchodzili na drugi krąg. Ten materiał to jest zarówno badanie parametrów lotu, tutaj olbrzymia praca wykonana przez pana profesora Nowaczyka, gigantyczna praca, którą wykonał, analityczna, która to w oparciu o analizę parametrów lotu udowodniła, ale także jest informacja, jest materiał dowodowy ze strony rosyjskiej. Kontroler lotu, rosyjski kontroler lotu, kilka sekund po tragedii, sprawozdając przebieg tragedii, mówi to centrali w Moskwie, że zaczął odchodzić na drugi krąg i spadł. Mówią także o tym, że zaczął odchodzić na punkt Burje-Łom. Punkt Burje-Łom to jest punkt znamionujący lotnisko w południowym Smoleńsku, będące drogą do punktu Askil, który był na granicy Rosji i Białorusi, a więc kierunek Mińska białoruskiego, na który miał odejść samolot i na który zaczął rzeczywiście odchodzić polski samolot. Jest teraz pytanie, dlaczego spadł? I tutaj znowu bardzo ważna analiza pana profesora Nowaczyka, który pokazał, że urwanie lewego skrzydła nastąpiło co najmniej mniej więcej 100 metrów przed miejscem, gdzie rosła słynna brzoza Bodina, która przez Rosjan i przez fałszywe materiały powtarzające po Rosjanach tezy o tragedii przypisują uderzeniu w tę brzozę właśnie całą tragedię. Tymczasem rzeczywiste urwanie skrzydła nastąpiło 100 metrów wcześniej. I znowu jest to bardzo dokładna analiza, która jest zarówno w tym raporcie filmowym, jak i jeszcze szerzej została omówiona w wersji pisanej. A więc na pewno nie żadne uderzenie w brzozę to do tego doprowadziło. Zresztą pracę pana profesora Biniendy, który jako pierwszy zrobił analizy hipotetycznego uderzenia w brzozę i pokazał, że to skrzydło z pewnością przecięłoby brzozę, gdyby w ogóle do czegoś takiego doszło, została powtórzona przez Narodowy Instytut Badań Lotniczych w Stanach Zjednoczonych i w
wszystkie wersje, które NIAR zrobił, a zrobił ich chyba trzy czy cztery, pokazują, że to skrzydło przecina brzozę nawet wtedy, gdy zostaje jej nadana, że tak powiem, trwałość, czy twardość, czy odporność nieomal metalowa, nieomal żelazna. Skrzydło zawsze przecina brzozę. Doznaje pewnych uszkodzeń, ale brzozę zawsze przecina. W związku z tym ta teza jest absolutnie fałszywa. Otóż doszło do tego urwania skrzydła w miejscu, gdzie nie było żadnych przeszkód, gdzie nie było żadnych wysokich drzew, które mogłyby zniszczyć to skrzydło, nie było żadnych innych fizycznych przeszkód. Analiza, rekonstrukcja dokonana przez komisję, a zwłaszcza przez pana Tomasza Ziemskiego, pokazuje, że to mogła być jedynie eksplozja. Eksperymenty w tej sprawie przeprowadził pan pułkownik Siatkowski. Nie ma wątpliwości, że tylko eksplozja mogła doprowadzić do takiego zniszczenia skrzydła, zarówno tej końcówki, która została oderwana, jak i reszty skrzydła. Prawdopodobnie zresztą te konsekwencje poszły dużo, dużo dalej. Od tego momentu samolot zaczął się przechylać, chociaż nie od razu. Miał duże możliwości wyrównania lotu przez ślizg do przodu lewym skrzydłem, który był utrzymywany zarówno przez pilota automatycznego, jak i później przez pilotów. Ostatecznie jednak rzeczywiście po zniszczeniu dalszych części samolotu zaczął się przechylać na lewe skrzydło i po eksplozji w tętropłacie, która nastąpiła nad samym lotniskiem, rozpadł się na wiele, wiele części, jak pokazuje to widok wrakowiska. Widzimy też, że ten rozpad na kilkadziesiąt tysięcy części, co stwierdzili polscy archeologowie, którzy badali ten teren, mógł być skutkiem wyłącznie eksplozji. Porównanie przez Narodowy Instytut w Stanach Zjednoczonych badania wypadków lotniczych, porównanie tego, co się dzieje na wrakowisku i tego, jak jest zniszczony samolot, pokazuje, że nie było innej możliwości, ponieważ samolot uderzający w ziemię według Maku i według Millera rozpada się zupełnie inaczej niż samolot na wrakowisku. Tak więc przyczyną tej tragedii była eksplozja najpierw w lewym skrzydle, potem w centropłacie. Piloci polscy wypełnili wszystkie swoje obowiązki i odeszli na drugi krąg, zaczęli odchodzić na drugi krąg, co było ustalone ze stroną rosyjską, a zarówno z kontrolerami, jak i z centralą, a spór wewnątrz strony rosyjskiej między centralą a Smoleńskiem na pewno był jednym z istotnych powodów całej tej tragedii. Na jeden jeszcze na koniec element trzeba zwrócić uwagę. Otóż ci kontrolerzy lotu ze Smoleńska, którzy próbowali nie dopuścić do tego, żeby samolot tam lądował, i podobnie jak polscy piloci zajmowali stanowisko, że samolot powinien odejść na drugi krąg, a później do Mińska, w ostatnich minutach i w ostatnich dziesiątkach sekund tej tragedii fałszowali informacje dotyczące odległości, w jakiej samolot jest w stosunku do pasa lotniska. Po prostu go fałszywie naprowadzali. I to były bardzo znaczące różnice. Tak znaczące, że gdyby polscy piloci posłuchali kontrolerów lotu, to uderzyliby w ziemię kilometr wcześniej. W tej sprawie zresztą prokuratura nie tylko prowadzi śledztwo, ale wręcz już wystąpiła z aktem oskarżenia wobec rosyjskich kontrolerów
lotu i tutaj wielkie podziękowania dla prokuratury za tę decyzję, ponieważ to jest absolutnie słuszne i konieczne. Przy okazji trzeba przypomnieć, że tę analizę pokazującą zniszczenie samolotu przez wybuch ustalono bardzo wcześnie, choć oczywiście późniejsze prace doprecyzowały, uszczegółowiły, dokonały takiego materiału, przedstawiły taki materiał dowodowy, który jest bezdyskusyjny, ale pierwszym naukowcem, który to pokazał jeszcze za pośrednictwem zespołu parlamentarnego, który działał w Sejmie poprzedniej kadencji przed rokiem 2015, był pan Grzegorz Szuladziński, polski naukowiec żyjący w Australii, który dokonał bardzo szczegółowej analizy i przedstawił, jak to mniej więcej mogło wyglądać. Powtarzam to dlatego, że no, bywają próby przez różnych ludzi przypisywania sobie różnych, że tak powiem, tutaj działań. Warto pamiętać o dorobku pana profesora Grzegorza Szuladzińskiego, bo to jest olbrzymi, niesłychanie ważny dorobek. Powtórzę raz jeszcze konkluzję. Historia lotu pokazuje, że samolot zaczął odchodzić na drugi krąg zgodnie z planem lotu, zgodnie z przepisami, zgodnie z rozkazem, jaki piloci otrzymali, ba, zgodnie z planami, jakie są, były im przekazane na mapach, jakie dostali przed wystartowaniem z Polski na rosyjskich mapach, gdzie jasno jest pokazane, że odejście ma być zrealizowane z wysokości właśnie mniej więcej 70 metrów, więc różnica 66 czy 70 nie jest naprawdę mająca jakiekolwiek istotne znaczenie. Oni odeszli tam, gdzie na drugi krąg w kierunku lotniska w Mińsku białoruskim, tak jak było trzeba. Gdyby nie eksplozja, która zniszczyła lewe skrzydło, gdyby nie później eksplozja w centropłacie, to do tego dramatu nigdy by nie doszło. Tak wygląda faktografia, którą jestem zobowiązany przedstawić, która jest streszczona zarówno w raporcie filmowym, jak i będzie szeroko udokumentowana w jego wersji papierowej. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja w temacie Smoleńsk. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku. Zapraszamy widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 300 lub 536 600 400. I dwa numery spoza granic naszej ojczyzny: 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy: 48 56 657 0014. Temat naszego spotkania to Smoleńsk. A my obejrzyjmy, posłuchajmy pewnego rodzaju też i podsumowania tego, o czym mówił pan marszałek w swojej wypowiedzi. Taki moment kluczowy, też wypływający właśnie z tego filmowego raportu, będącego podsumowaniem wyniku prac podkomisji smoleńskiej. Zapraszam. Stworzenie prawdziwego przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do zagłady polskiej elity narodowej. Dziś już wiemy, że do tragedii smoleńskiej nie doszłoby, gdyby nie rozbicie Tu-154M na skutek eksplozji, która zniszczyła najpierw lewe skrzydło, a następnie cały samolot i zabiła 88 pasażerów i 8 członków załogi. Filmowy raport z prac podkomisji smoleńskiej. Całość raportu dostępne na stronie podkomisjasmoleńsk.mon.gov.pl. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz jest mówi Genowefa z województwa wielkopolskiego. Pozdrawiam ojca i pozdrawiam szanownego pana ministra. I takie mam uprzejme zapytanie. I to jest doskonała praca i wszystko, ale my jako zwykli ludzie, panie ministrze, wiedzieliśmy w tym dniu, że to był wybuch. Ja mam tylko takie pytanie. Kto sprawdzał ten samolot przed wylotem? A drugie takie pytanie do pana ministra. Czy w Polsce istnieje organ, który może poprosić, no bo nie wiem jak to było, bo według mnie to było umówione z Putinem, ale pana Tuska dlaczego przekazał, jakim prawem przekazał Rosjanom, nad tym pracę? Dlaczego nasi naukowcy nie badali, nasza prokuratura nie ma dostępu do tego? Dziękuję z panem Bogiem. Dziękujemy pani Genowefo, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy panie marszałku. Najpierw, jeśli można, dwa słowa na temat tego, o czym pani powiedziała na samym początku. Tak, to, że była katastrofa spowodowana przez osoby trzecie, tak to delikatnie sformułujmy, było, myślę, pierwszą myślą, jaka przyszła do głowy większości Polaków. Chciałbym powiedzieć każdemu Polakowi, ale oczywiście może być różnie, dlatego powiem delikatnie, większości Polaków. Podobne było i moje wrażenie, a byłem wtedy w Smoleńsku. Więc nie dziwię się, że i pani miała takie wrażenie. Problem tylko polega na tym, iż wiedza czy przekonanie powszechne to jest troszeczkę co innego niż materiał dowodowy, który może być po pierwsze stanowiskiem państwa polskiego, oficjalnym stanowiskiem, a po drugie stanowić źródło, być materiałem dowodowym dla postępowania sądowego, zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Więc tutaj, gdy pani teraz pyta o to, czy istnieje jakieś ciało, czy istnieje jakiś organ, który może osądzić pana Donalda Tuska za to, że tak postąpił, to tym organem jest oczywiście sąd. Ta sprawa zresztą została przeze mnie, jako przez jeszcze wtedy ministra obrony narodowej, przekazana do polskiej prokuratury w roku 2017 wraz z materiałem dowodowym, podobnie jak została przekazana sprawa dotycząca fałszy zawartych w tak zwanej komisji, w materiałach tak zwanej komisji Millera, która po prostu powtórzyła raport MAK i do dzisiaj zresztą pan Lasek powtarza, że samolot uderzył w brzozę na wysokości 5 metrów i to było przyczyną całej tragedii. Ta bzdura jest przez zwolenników rosyjskich do dzisiaj nieustannie powtarzana, chociaż oczywiście materiał dowodowy jest absolutnie pokazuje, że tak nie było i tak być po prostu nigdy by nie mogło, że wtedy samolot by musiał zniszczyć tak zwaną budę Bodina, która stała dalej zupełnie nietknięta, no i tak dalej. No i upaść, tak jak na filmie jest to pokazane, w zupełnie innym miejscu i w innej pozycji. Druga bardzo ważna kwestia, którą pani podjęła, jedna z naprawdę niesłychanie istotnych, ona jest bardzo dokładnie zbadana w raporcie, to jest to, czy samolot był sprawdzony. Powiedziałbym tak, samolot był sprawdzany, ale rzeczywiście nie do końca, niezupełnie, nie w sposób, który by odpowiadał wymogom, jakie są stosowane w przepisach tak zwanej instrukcji HET, czyli instrukcji mówiącej o tym, jak mają być przygotowywane wszystkie warunki przy locie osób na najwyższych stanowiskach państwowych, czyli prezydenta Rzeczpospolitej, premiera Rzeczpospolitej i marszałka Sejmu. Otóż
ten obowiązek do zadbania o to spadał na pana Tomasza Arabskiego. To on jako szef kancelarii premiera był obciążony obowiązkiem zadbania o realizację tych wszystkich warunków. Jest jego w tej sprawie świadectwo, jest jego wypowiedź, która była zresztą przywoływana podczas procesu pana Arabskiego. Przypomnijmy, że został on skazany właśnie za to przestępstwo, jakie popełnił, niedopełnienia obowiązków, zadbania właśnie o zrealizowanie wszystkich działań zapobiegających jakimkolwiek zagrożeniom. Został za to skazany, no można powiedzieć, że wyrok minimalny, ale nie ma wątpliwości, że wyrok jednoznacznie stwierdzający, że popełnił przestępstwo. Otóż on wtedy powiedział, że ja nawet nigdy nie czytałem instrukcji HEC, czyli on, który miał obowiązek dopilnować sprawdzenia, zweryfikowania i przygotowania tego samolotu, mówi otwarcie, że on nawet nie znał tej instrukcji, którą podpisał, bo jako szef kancelarii premiera miał obowiązek ją podpisać, zapoznać się nią, dać ją swoim podwładnym do realizacji. A on otwarcie mówi, ja nawet jej nie czytałem, podpisałem, ale nigdy jej nie czytałem. Nie tylko nie sprawdzono samolotu, ale nawet nie było samolotu zapasowego. Znowu instrukcja HET jest jednoznaczna. Mówi o tym, że musi być samolot zapasowy z zapasowymi pilotami, znaczy zapasową ekipą pilotów, którzy by mogli w razie jakiejś awarii zastąpić przygotowywany samolot. Nie było takiego przygotowywanego samolotu. Nie sprawdzono lotniska w Smoleńsku, nie sprawdzono wieży na tym lotnisku. Po prostu nie wykonano żadnych niezbędnych działań, które by zagwarantowały, że ten lot będzie bezpieczny. Do tego trzeba dodać jeszcze skandaliczne zupełnie zachowanie związane z remontem tego samolotu. On na kilka miesięcy wcześniej, w lipcu 2009 roku, został przekazany wraz ze swoim bliźniakiem Tu-154 numer 102 do remontu w Samarze u najbliższego przyjaciela pana Putina, pana Olega Deripaski, człowieka, który nie miał wjazdu do Stanów Zjednoczonych ze względu na swoje przestępcze koneksje. Otóż dano ten samolot w jego ręce, chociaż wiedziano, bo to zostało jasno powiedziane, że to będzie, że nadzorować to będzie i będą kierować tymi działaniami służby specjalne Federacji Rosyjskiej, zarówno przede wszystkim wywiad, ale także FSO, czyli służba kontrwywiadu wewnętrznego Federacji Rosyjskiej. Czyli oddano losy polskiej elity z prezydentem na czele w ręce rosyjskich służb specjalnych. Pan Donald Tusk w tym czasie był bezpośrednio odpowiedzialny zgodnie z ustawą i konstytucją za działanie polskich służb specjalnych. Jego odpowiedzialność za ten dramat z tego punktu widzenia niedopełnienia obowiązków jest według mnie oczywista. Rozmowy niedokończone na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maryja w temacie Smoleńsk. Prosimy bardzo. Halo. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tutaj z południa Polski dzwonię. Bardzo chciałem podziękować za ten temat Ojcom tu Redemptorystom i tu za zaproszenie pana ministra. Takie mam pytanie do pana przewodniczącego. Czy 10 kwietnia teraz jako społeczeństwo otrzymamy jakieś informacje oficjalne, co się stało 10 kwietnia 2010 roku, czy już będzie przedstawiony tu raport cały? I mam takie jeszcze jedno pytanie, czy pan profesor Pinięta jest dalej
członkiem no komisji smoleńskiej. Może zacznę. Dziękujemy panie Marcinie, serdecznie pozdrawiamy i przekazujemy głos. Panie marszałku, prosimy. Ja pozdrawiam pana. Może zaczniemy w takim razie od końca. Pan profesor Binienda od początku działania komisji jest nie tylko członkiem komisji, ale jest członkiem prezydium komisji. Jest wiceprzewodniczącym komisji wraz z panem profesorem Nowaczykiem, więc ta sprawa jest zupełnie oczywista. Jego dorobek w sprawie badania tragedii smoleńskiej jest bardzo, bardzo poważny. Wymienianie wszystkich elementów nie miałoby tutaj sensu, bo jest ich dziesiątki, jeżeli nie setki, ale powiem o dwóch kwestiach. To po pierwsze zainicjowanie badania właśnie relacji, czy tego, czy Brzoza mogłaby to skrzydło ściąć, czy ona była w ogóle w stanie. Mówiłem o tym, pan profesor Binienda jako pierwszy udowodnił, że to jest niemożliwe. No i druga wielka praca związana z badaniem wyrwanych drzwi, które są jednym ze świadectw, które się wbiły na metr w ziemię, prostopadle, które są jednym ze świadectw tego, że to tylko eksplozja mogła sprawić, by te drzwi wbiły się w ziemię, czyli miały taką prędkość, taką siłę, żeby wbić się na metr w ziemię. Według obliczeń Narodowego Instytutu Lotniczego, ale także badań, jakie przeprowadził pan profesor Binienda, opublikował je zresztą w międzynarodowych pismach naukowych, to było dziesięciokrotna prędkość opadania samolotu. No więc samolot, który wtedy w katastrofie już walił się na ziemię z prędkością 12 metrów na sekundę, mniej więcej tyle zanotowano w ostatnich ułamkach sekund w parametrach lotu, to dziesięciokrotna prędkość, którą uzyskały te drzwi, mogły uzyskać tylko na skutek eksplozji, czyli dodatkowej siły, która je wypchnęła w dół i wbiła w ziemię. Tak więc ta kwestia wygląda jednoznacznie. Pan ma pełen materiał dowodowy już od lipca zeszłego roku na posiedzeniu w Sejmu, na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej. Właśnie całe prezydium komisji przedstawiło ten raport filmowy, a także przedstawiło streszczenie raportu pisemnego, które otrzymali wszystkie kluby parlamentarne i wszystkie koła parlamentarne. No jest jedno koło, jak wiemy, parlamentarne, i to koło też otrzymało z taką prośbą, żeby przekazano tę informację zarówno posłom, jak i z tych klubów i koła, jak i opinii publicznej. Więc mam nadzieję, że pan mógł się z tym zapoznać. Po blisko dość długim czasie, ale jednak został ten film także opublikowany na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i od listopada, o ile się nie mylę, zeszłego roku, tam na tej stronie może pan ten film obejrzeć, a przedtem dzięki Telewizji Trwam mógł pan także poprzez Telewizję Trwam z tym się zapoznać i także Telewizję Republika. Jeżeli chodzi o to, czy raport pisemny będzie przed 10 kwietnia, czy 10 kwietnia, ja mogę, już to powiedziałem raz i raz jeszcze powtórzę, no sytuacja z pandemią naprawdę jest bardzo, bardzo trudna. Raport wymaga głosowania i zapoznania się z materiałami ściśle tajnymi przez wszystkich członków komisji. Mam nadzieję, że uda się ten wymóg zrealizować i wtedy będzie mógł on zostać opublikowany. Więc liczę na to, że te 4 tygodnie, które są przed nami, na tyle zmienią sytuację w Polsce, albo znajdziemy jakieś inne rozwiązanie prawnie, które prawnie nie naruszy prawa, żeby to zrobić. Na to liczę.
Spotykamy się w rozmowach niedokończonych na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maryja w temacie Smoleńsk. Naszym gościem jest pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Prosimy, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Mieczysław z Kalisza. Na wiekiego amen. Witamy, panie Mieczysławie, prosimy. Ja chcę się ustosunkować do porządku badania wypadku tylko i nie będę inaczej. I ten porządek zaczyna się od tego, że został rozwiązany 36 pułk po wypadku. W związku z tym ja mam pogląd taki, że rozwiązanie 36 pułku transportu powinno być dokonane w 2004 roku chwilą wejścia do UE, ponieważ minister obrony i minister komunikacji upoważnili ustawą z maja 1962 prawo lotnicze, nie ustalili wspólnych warunków technicznych lotnictwa wojskowego i cywilnego. To jest jeden punkt. Drugi punkt mam o końcówkę, o instrukcję. Czy dotychczas badanym wypadku przez jakąkolwiek komisję w oparciu o obowiązujące przepisy w lotnictwie cywilnym, a odnoszące się do instytucji, zakładów produkcyjnych, naprawczych osób, ustalono pochodzenie wpisu do instrukcji użytkowania w locie tego numeru samolotu co do informacji pochodzących z urządzenia TAFS po zabudowie na ten typ samolotu. Instrukcja użytkowania, to wyjaśnienie, instrukcja użytkowania w locie jest prawem dla tego numeru fabrycznego samolotu, choć tego typu samolotów i wyposażeniem takim samym może być więcej. I prosiłbym się o ustosunkowanie, bo w porządku badania wypadku lotniczego. Natomiast jeżeli by były osoby trzecie, to przepisy z lat 60. Znaczy osoby trzecie, to wówczas badanie wypadku odbywa się metodą kryminalistyczną i żaden powiedzmy podmiot lotniczy nie bada takiego wypadku. Natomiast tu sprawa nie jest do końca jasna. Jest, na wybór muszą być dowody oczywiste, tak jednoznaczne. Ponieważ z wojskiem nie było żadnych porozumień między wojskiem a lotnictwem cywilnym, mówię o okresie przed wejściem do Unii Europejskiej. W związku z tym ten 36 pułk był, nie był certyfikowany do przewozu lotniczego. I tu jest właśnie cały sęk, że to musi być jakoś, na wszelki wypadek, gdyby powiedzmy teoria. Panie Mieczysławie, pozwoli pan, że oddamy głos panu marszałkowi, aby mógł ustosunkować się do tych kwestii, które pan podjął, które wybrzmiały w pana wypowiedzi. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Bóg zapłać. Panie marszałku, prosimy. Ja pozdrawiam pana bardzo serdecznie, ale wydaje mi się, że jest tutaj kilka nieporozumień. To nie był lot cywilny. To trzeba bardzo mocno podkreślić. Jednym z fałszy, które zostały wykorzystane przez stronę rosyjską i presji, którą strona rosyjska wywarła skutecznie na pana Donalda Tuska, było zastosowanie do badania tej katastrofy właśnie konwencji chicagowskiej, a która dotyczy wyłącznie samolotów cywilnych i procedur, które są tą konwencją jakby zapisane czy też sformułowane. Otóż to był samolot wojskowy, będący częścią, słusznie pan tutaj powiedział, pułku lotnictwa wojskowego. Jeżeli mowa o relacjach między właśnie lotnictwem wojskowym i lotnictwem
cywilnym i metodologii, która ma być stosowana przy przygotowaniu lotu i realizacji lotu, no to właśnie do tego dotyczy instrukcja HEAD. Instrukcja HEAD właśnie zawiera wszystkie te kwestie, o których pan mówi, chociaż nie w żaden sposób nie, tak powiem, nie sprawia, by to był lot cywilny. Mówi o locie szczególnie ważnym, locie HEAD, i formułuje zadania i obowiązki, jakie spadają na osoby za to odpowiedzialne, w tym wypadku szefa kancelarii premiera, chociaż są tam także bardzo precyzyjne zobowiązania, które spadają na przykład na kierownictwo 36. Pułku Specjalnego Pułku Lotnictwa Technicznego. Więc tutaj nie ma wątpliwości, że instrukcja HEAD jest właśnie tym przekazem formalno-prawnym, tą normą, która powinna być, musi być respektowana, aby zapewnić bezpieczny i skuteczny lot samolotu 36. Pułku Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Tak więc ta sprawa została unormowana. Zresztą jest też przyjęte rozporządzenie przez ministra obrony narodowej, który poprzedzał moją kadencję, ministra, który pracował w latach 2011-2015, które normuje sposób badania i sprawozdania badania właśnie powoływania komisji i realizowania przez komisję swoich obowiązków w wypadku takiej katastrofy. Jest też ustawa, która mówi o powoływaniu w takim wypadku, gdy mamy do czynienia z katastrofą lotnictwa wojskowego bądź innego rodzaju lotnictwa wchodzącego w zakres lotnictwa państwowego, bo lotnictwo wojskowe wchodzi w zakres lotnictwa państwowego, a nie cywilnego, wtedy powołuje się Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego i wszystkie szczegóły dotyczące sposobu badania i obowiązków, jakie spadają na taką komisję, której rolę właśnie teraz spełniamy my, a ja jako jej przewodniczący, tam są bardzo precyzyjnie unormowane. Także to, w jakiej sytuacji taka komisja może badać wypadek, który dojdzie, czy też no, katastrofę, która będzie miała miejsce nie w Polsce, tylko poza Polską. Otóż wtedy Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego może badać taki wypadek, taką katastrofę poza Polską, jeżeli albo strona, gdzie to się wydarzy, przekaże Polsce takie badanie, no Rosjanie, jak wiadomo, tego nie zrobili, albo Polskę łączy z tamtym państwem porozumienie co do badania takich katastrof lotniczych, wojskowych katastrof lotniczych. I Polskę łączy takie porozumienie z roku 1993, które to porozumienie pan Donald Tusk 16 kwietnia w sposób sformalizowany, werbalny i pisemny odrzucił, a 13 kwietnia, a tak naprawdę już 10 kwietnia, faktycznie zaczął przesuwać kompetencje komisji wojskowej w ręce ludzi z komisji cywilnej, dobranych tak, żeby realizowali albo nie realizowali w ogóle swoich zadań, albo realizowali je z, tak powiem, szczególnym uwrażliwieniem na to, czego chcą Rosjanie. Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja w temacie Smoleńsk. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Jestem nauczycielem. Ja akurat tyle jestem związany z lotnictwem, że mam ucznia, który kończył Akademię Obrony Narodowej.
muszę powiedzieć, no, że cały ten lot był rzeczywiście bardzo źle przygotowany. O ile mi wiadomo, to kontroler pozwolił zejść na wysokość 50 metrów, co było w tych warunkach niedopuszczalne. Po drugie, budzi moje zastrzeżenie fakt, iż ten kontroler nie widział tego samolotu, to znaczy tak dużego obiektu z tak bliskiej odległości, iż on znikł z radaru, tak iż nie mógł go naprowadzać. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że rosyjski ślad no, jest obecny także i w moim życiu. Otóż no, jako właśnie taka osoba powiązana z obronnością, to też miałem taką sytuację, iż no, najpierw otruto mojego pieska. Pierwszym razem udało się go odratować, za drugim razem no, trzech takich tutaj z Podkarpacia, nie będę wymieniał bardzo, bardzo takiej znanej kliniki. Panie Jerzy, z tym, że to już nie chcielibyśmy, prawda, rozwijać się dodatkowych wątków naszego spotkania, pozostańmy przy tym jednym, który i tak jest jakże obszernym wątkiem, dobrze? Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy i dziękujemy również za ten głos w naszej dyskusji. Panie marszałku, prosimy. Dziękuję bardzo za te uwagi, które pan sformułował. One rzeczywiście są bardzo istotne i bardzo ważne. Faktycznie, ustosunkowując się do pana pierwszej uwagi dotyczącej tych 50 metrów, faktycznie jest zeznanie pana Musia, jednego z członków ekipy lotniczej JAKA-40, który jasno mówi, że słyszał, jak kontrolerzy rosyjscy wydają polecenie, komendę, pozwolenia, zgody na zejście do 50 metrów. Więc ta sprawa jest rzeczywiście niesłychanie istotna i w pewnym sensie jest ona potwierdzona przez materiały, do których dotarła nasza komisja. Materiały zresztą będące w posiadaniu Rosjan. Mamy ten materiał dowodowy bardzo jasny. Ustalenia między, chcę to powtórzyć, między kontrolerami ze Smoleńska i centralą moskiewską, którą mówią o locie kontrolnym, nie o lądowaniu. Bo powtarzam, polscy piloci, ale też i kontrolerzy ze Smoleńska, od kiedy nastąpiło zamglenie i takie bardzo, coraz bardziej intensyfikujące się zamglenie lotniska smoleńskiego, jasno mówili, że nie będą lądowali, że zrobią tylko podejście kontrolne. Otóż chcę to powtórzyć, podejście kontrolne w rozkazie, który oni otrzymali, wylatując do Smoleńska, zostało ustalone możliwość podejścia do 60 metrów. To było ich minimum. A mapa, którą dostali z Rosji, mówiła, że odejście na drugi krąg powinno być zrobione z 70 metrów. Oni to zrobili z 66 metrów i zrobili to skutecznie, bez żadnego zagrożenia, bez żadnego zaniedbania, bez niczego, co mogłoby komukolwiek w jakikolwiek sposób zagrozić. A decyzję podjęli zgodnie z tym, co ustalili z kontrolerami rosyjskimi, na ten temat podjęli na wysokości 100 metrów. Najpierw główny pilot, pan pułkownik Protasiuk, a później jego zastępca podjęli decyzję, odchodzimy, i zaczęli przygotowywanie do odejścia, które zostało zrealizowane tak, jak już powiedziałem, i które było zauważone przez kontrolera rosyjskiego. On sam to zeznaje. Dlatego chociaż, i teraz przechodzę do drugiej części pana wypowiedzi, rzeczywiście kontrolerzy lotu rosyjscy zeznają, że stracili łączność z samolotem i widoczność polskiego samolotu właśnie na wysokości 100 metrów. No ale wydaje się, że to jest po prostu nieprawda. Wydaje się, że oni wprowadzają w błąd
prokuraturę i wprowadzają w błąd także opinię publiczną, dlatego, bo jak stwierdziliśmy, analizując wyposażenie, w jakie oni, jakim oni dysponowali przyrządami, które im bardzo precyzyjnie mówiły, na jakiej wysokości jest samolot, bez względu na to, czy widoczność była, czy widoczność nie była. Te urządzenia identyfikowały miejsce, wysokość samolotu nie poprzez wizualną funkcję. Tak więc tutaj pan powtarza, co rozumiem, nie mam o to pretensji, rosyjskie tezy, które oni upowszechniają bardzo szeroko, ale one nie są zgodne z prawdą, jak sądzę. Jedno jest pewne, rosyjski kontroler lotu mówi, że widział, jak samolot odchodził na drugi krąg, a polscy piloci podejmują wszystkie działania niezbędne do odejścia na drugi krąg. Parametry lotu jednoznacznie stwierdzają, że to odejście zostało rozpoczęte. Pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior Sejmu 9 kadencji, były minister obrony narodowej, przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku. Jest naszym gościem. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Za tę część, panie marszałku, serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję również wszystkim widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maryja. I mówimy sobie do usłyszenia o godzinie 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.